Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no. Kolejny dzień, kolejny odcinek Burczato. Oj, tak szczerze co siedziałem, myślałem trochę nad tym co dzisiaj i powiedzmy, że pójdziemy w coś dosyć ciężkiego, czyli streamera. Będziemy grać dosłownie w bardzo ciekawą grę, gdyż materiały będą nas osłabiać, ale równocześnie materiały będą nam rosnąć, jak stoimy w miejscu. No, kiedy się ruszamy, będziemy mieć duże przeataki, a nasze wieżyczki... No, nasze wieżyczki po prostu będą potężniejsze. A więc zaczynamy. I od czego byśmy zaczęli? Klucz. Niebezpieczeństwo 5. Dobra. Więc na razie plan jest prosty. Zbierać jak najwięcej materiału i stać w miejscu wtedy, kiedy nic tam nie grozi, żeby materiały nam pasywnie przychodziły. Natomiast kiedy już trzeba będzie się ruszyć, to się ruszamy po prostu i masakrujemy wrogów. Tak, w domyśle chciałbym jak najwięcej kluczy, śrubokrętów i innych takich pierdół. Inne niekoniecznie. Znaczy bym ukrywał, jeśli by się trafiły jeszcze jakieś dodatkowe fajne rzeczy, co... nie odmówię. Jakieś takie wyrzutnie rakiet albo wyrzutnie nuklearne. Wiecie, ta wysokiej jakości broń dystansowa, która robi obszarowe ataki. Ewentualnie, nie pamiętam co, ale jeszcze coś chyba było, co się skalowało trochę z inżynierią. No pomijając kwestię, że można było, ale to niestety na becie, dodać skalowanie z inżynierii do wszystkich rzeczy, które tu istnieją. I tak, Inageria, klucz, następnie rundzie śrubokręt. Jedno przelosowanie, piękne, piękne rozdanie. No i dobra. Stajemy w miejscu, bo w ten sposób dostajemy procent naszych materiałów po prostu cały czas. Nie pamiętam, ile trzeba trzymać, żeby dostawać maksymalne bonusy. Ale tak, byliśmy już mocno ranni, więc teraz czas się trochę poruszać. Najpierw tak w okolicy tego drzewa. I tak, stoimy w miejscu. Nawet nie, nie ustoimy, niestety. Ale tak. Jedyna osoba, która mi pisała kiedykolwiek coś na temat właśnie tutaj tego streamera, to właśnie, jeśli nie mylę, był Jajek. I on mówi, że to jest masakryczna postać. I to na pewno udowodnię, bo żeby mnie było trochę zapykałem streamerem, ale to już dawno. I nigdy nie udało mi się za daleko zajść. Głównie dlatego, że po prostu chciałem wykorzystywać zarobianie za stanie w miejscu aż do przesady. I potem skończyło się, jak się skończyło. No dobra. Co my tu mamy dalej? Rzecz kosna. Nie. Tutaj bym powiedział, że zarówno szybkość jest bardzo cenna, jak i szczęście, jak i zbieranie. Ale weźmy podstawy zbierania. I tak, kolejny klucz, kaczuszka. Ciasto, czemu by nie? Ostre pociski, tak, bo jak wiemy, od jajka. Wieżyczki też mogą przebijać, jeśli mamy przebijanie pocisków, więc tak. No i proszę, mamy już trzy wieże. No i co jakiś czas jakieś miny. Przy czym ważna sprawa, jeśli będziemy zdobywać śrubokręty, nie będę ich trzymał kilku. Zawsze będę łączył śrubokręty ze sobą, bo to jak dużo szybciej miny przychodzą na ulepszonym śrubokręcie jest cenniejsze niż to, że mam dwa śrubokręty do dźgania. Więc te. Ile mamy? Żebyśmy zaraz mieli dostawać... Tak, dostajemy już po dwie materiały, więc jest bardzo dobrze. I okej. Dobra, tutaj co bierzemy? Pancerz. Tutaj co bierzemy? Ostre pociski, lemoniadę, przelosowanie, klucz, śrubokręt, dwójkę. Ciekawe, ciekawe. Dobrze to będzie wyglądać, szczerze powiedziawszy. I tak, wiem, że znowu mamy za niskie, żeby dostawać po dwa materiały, ale... Więc szczerze, nawet nie chcę teraz myśleć o tym pasywnym zarabianiu, bardziej mi zależy na tym, żeby... przeżyć. Więc tak, musimy definitywnie inwestować w struktury, żeby mieć jak najwięcej pancerza. A pasywne zarabianie, jakie będzie, takie będzie. Nie ukrywam, gdyby się udało je naprawdę rozkręcić później, to byłoby super, ale na razie wolę
mieć niskie nawet te zarobki, albo w ogóle ich nie mieć. A po prostu właśnie móc przeżyć, więc tak... Prawda, wiem, że zbieranie materiałów mnie osłabia, ale spokojnie. Jeszcze jakoś to skontrujemy i dwa pancerze. Uwielbiam. Tak, śrubokręt. Klucz też weźmiemy oczywiście, ale śrubokręt był cenniejszy. Bo teraz to już będziemy spamić minami. Jeśli nie mylę właśnie śrubokręty, szybko zobaczymy. 12 sekund, 9 sekund. Tak, dobrze pamiętałem, że 3 sekundy tracą na każdy poziom, więc no. Przeskok z niebieskiego na... Znaczy z szarego na niebieski to już jest bardzo dużo. Pomyślcie sobie, że jeśli mamy... Jak to się nazywa? No, fioletowy to już jest 106 sekund. I to już jest takie tempo naprawdę, naprawdę, naprawdę sensowne, mocne, solidne. Tak czy inaczej... Po prostu... No, przydałby się mocniejszy śrubokręt. Dlatego, że mam niebieski, który już jest i tak potężny. Dobra, Czy dorwiemy tego ze skrzynką? Pewnie niestety, jak na złość, minimalnie, nie? Czy trudno się mówi? Tak czy inaczej dam radę. Max HP. Tak, tutaj nic. Klucz dwójka oczywiście, no i generacja min pasywna. To jest to, czego trzeba. I teraz pytanie, czy przekształcamy te klucze może już w następne? Powiedziałbym, że nie. Poczekajmy jeszcze chwilę. W następnej rundzie będziemy mieć już dwie ogniowe wieżyczki. Tam był już klucz 2 do kupienia, nie mamy miejsca, więc tak. Trzeba będzie dwa klucze jedynki połączyć w jedną dwójkę. Ale nie ukrywam, tak najbardziej zależy mi chyba na tym, żeby zdobyć klucze trójki i czwórki. Teraz, kiedy znam po prostu trik, żeby czwórki były jeszcze potężniejsze niż były. Ale no, nawet jeśli nie zdobędziemy czwórek, to będzie dobrze. Po prostu to, ile mamy tu kluczy, śrubokrętów i innych rzeczy, samo przez się pokazuje, że mamy spore szanse to przetrzymać, chociażby przez to, że będziemy mieć sporo pancerza. Pomijając jeszcze potem inne kwestie. Bo na ten moment, ile w ogóle pancerza mamy? 18! Wow! To już nie są byle jakie wartości. Tylko podbić trochę regeneracji i życie i będzie świetnie. Ich opcji biorę wysycenie życia. Wow. No potęga. Prawda, znowu nie kupię klucza, ale... Szczerze, problem, powiedziałbym. Tak, barkady wezmę, inne rzeczy... Na... I teraz tylko zostaje trochę postać w miejscu przez chwilę, bo mamy dużo pancerza, więc aż tak się trzeba bać tych napływów podstawowych przeciwników. Teraz się przenieśmy trochę w bok. Stójmy znowu. Chociaż dla jednego punktu, dobra. Nie opłacało się tak ryzykować, ale i tak jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Tak dziwnie powiem. Ale no. Ktoś mi mówi, że tutaj może dojdziemy do takich lepszych fal. Nie mówię, że wygramy. A dotrzeć tam dalej to na pewno się uda. Skrzynka. Może jakiś fajny przedmiocik sobie wypadnie z niej. A teraz postójmy. Weźmy łowoca jednego, drugiego. I... Chciałem uciec, nie zdążyłem. Here we go again w takim wypadku. Oscylujmy wokół naszej wieżyczki, żeby mogły nam asystować. Może nawet podejdźmy bliżej z tymi dziadami. Na pierwszą falę fajnie byłoby przestać jak najwięcej, żeby mieć mocniejszy może start. I 51. Nie wiem, czy jest to mocniejsze niż to, co mieliśmy, ale tak, tak. Powiem, że i tak jest dobrze. Dwa klucze. Okej, dwie wieżyczki są tak umieszczone, więc... No fajnie by było, gdyby... Pomagały mi przeżyć, a nie, nic nie robiły. Ej kurczę, brakuje mi teraz tych rzeczy, które mogą przyspieszyć tempo szczylonia wieżyczek. Ale na to jeszcze trzeba poczekać kilka dni. Opcji tutaj, czy jest coś sensownego? Szybkość. Czy tutaj jest coś sensownego? Jest dużo sensownych rzeczy.
oczywiście zaczniemy od śrubokręta. Okej, okay, dobrze. Będziemy mieć już śrubokręt niebieskiej jakości. Albo dwa szare. Jak mówię, wolę niebieską jakość, ale może dwa szare na ten moment będą sensowniejsze. Żeby mieć więcej miny naraz. I pies się odpalił. Wow. Muszę wam powiedzieć, że nawet nie wiem ile czasu minęło, ale chyba z dobrą godzinę przez tego piesa i potem inne dziwne pierdoły. Więc wybaczcie, jeśli będę znowu gadał jak nierozgrzany. I znowu nie będę pamiętał, o co chodziło. Tak czy inaczej, o 5 materiałów na 3 fali. Słabiutko. Słabiutko. O, dobra, szybkość i teraz co dalej? Na pewno co? I dobra, pójdźmy na razie na ilość, nie na szybkość stawiania. 2 co 12 sekund wydaje mi się, że nadal jest trochę lepiej niż 1 co 9. 4 co 24. A tam by było 2 co 18. Wychodzi nadal to wydajniej. Tak mi się wydaje, tak. Tak. O jakieś 33% wydajniej mamy na razie, więc tak. Z czasem oczywiście będę to i tak musiał zmieniać, bo preferuję mieć więcej kluczy, żeby mieć więcej wieżyczek niż więcej śrubokrętów. Ale jak mówię, obie opcje są równie dobre. A i teraz tak. Chyba wszystko, co jest sensowne, co to wszystko sobie mamy tutaj już wzięte, zrobione. Więc no naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu próbować to przetrwać. Jak najdłużej. Może nawet wygrać. Chociaż do wygrania to akurat nie ukrywam, przydałoby się więcej wieżyczek. To lepszych niż te podstawowe. Mówię tu chociażby o przeszywających, a najlepiej to eksplodujące, przeszywające. No i może tak z jeden będzie dwa Taylory. Oj, tak, tak, Taylory to definitywnie. Mogłyby tu nieźle uratować sytuację. Ale no. Nawet jeśli ich nie zdobędziemy, to może jeszcze jakoś jestem w stanie to odratować. Dobra. Życie tutaj my w stanie. Widzę, że gra się zlitowała. Nawet bardzo. Okej. Okay. Nawet bardzo. To teraz to już mamy akcję porządną. Dobra. Dobra. Będzie git. Będzie git. Tylko pytanie w sumie, co dalej z tym zrobić, bo same klucze śrubokręty to za mało. Powinienem inwestować w pancerz czy w unik? Może w max HP głównie. Wiecie, pomijam kwestię regeneracji i wyssania rzeczy kształtem wampiryzmu, bo to są obie kwestie, które... Tak naprawdę to będę ruszał. No, obie. Zawsze był. Musi mieć sposoby na uzdrawianie się, więc. Yeah. Nie. Tego nie biorę. O, 9 kapeków, tak. Definitywnie. Bro, jesteś za dobra dla mnie. Naprawdę. Jesteś naprawdę za dobra. Ło! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Drodzy Dani, to jak woli oglądacze, czy wy to widzicie? Nie, to... Teraz to mamy naprawdę... Błogosławieństwo od RNGiusa po prostu. Jeśli chodzi o to, co nam się trafia i jak nam się trafia. Nie chciałbym oczywiście go zmarnować, więc musimy być nad wyraz ostrożni z akcjami, które tu będziemy... odwalać, mówiąc tak bardzo potocznie i nie w moim stylu. Ale no, musimy. Bo nie ma przebacz, nie chcę, żeby takie świetne podejście z punktu RNG właśnie miało przepaść przez moją lamę. Chociaż zresztą nawet widać, że może nie jest to jeszcze tryb full focusa, jak ja to nazywam, zawsze, ale no, trochę manewruję tutaj między tym wszystkim, więc no nie jest najgorzej. Okej, okay, tutaj na pewno unik. Pytanie, co najpierw? Powiedziałbym, że najpierw zrobimy coś takiego. Tak. Niestety przez to mamy lukę w broniach, ale... Na co 3 sekundy? Proszę was, to już jest... To już jest potęga.
Teraz to po prostu będziemy srać tymi minami, ile wlezie. Co chwilę powinniśmy widzieć niebieskiego X-a gdzieś. Albo nawet gdzieś niebieskiego X-a, to bardzo dużo min. A co już widać, że jest tego pełno. Więc tak, powinienem stać w miejscu, żeby generować pieniądze, oczywiście zamiast tego chodzę. Ale no, podczas chodzenia więcej mamy bonusów do damage'a i prędkości. Więc też będę musiał często chodzić. Ale nawet jak nie chodzę, to zobaczcie, jak mało otrzymujemy. 4 obrażenia. Oczywiście no, na skalę tego, jakie mamy HP-ki maksymalne, to nadal jest sporo, ale patrząc na to, jak wygląda, powiedzmy najdelikatniej, poziom trudności, tej potrafimy dostawać na jedno uderzenie, to jest... no nic. Odgłosy niczym siostra. Ale tak, dobra, oczywiście, że to biorę. Okej. Oczywiście najważniejsze rzeczy, czyli tego klucza. Blokujemy kompasa, blokujemy kolejnego klucza. I cóż. No jest świetnie. Jest świetnie. Nawet nie wiem, czy będziemy musieli się czymkolwiek przejmować. Tak naprawdę. To nie jest już podejście, które samo się może wygrać. Nie, żebym chciał to sprawdzać, ale no. Naprawdę, może być już ten typ podejścia, który się sam wygrywa. Tak jak to miałem z inżynierem, tylko kurczę, nie pamiętam, czy inżyniera widzieliście wygraną, czy ona była prywatnie? Nie wiem, czemu wydaje mi się, że to inżynier był jednym z tych właśnie, których pokonałem, których dało mi się doprowadzić do zwycięstwa prywatnie. Bo pamiętam, że bardzo dużo jest takich właśnie tej postaci, które mam już pozaliczane niby na rzeczywistości, to... no, prywatnie udało mi się to zrobić, dobra. To nie, to oczywiście, że tak, nawóz, czemu nie? 5% obrażeń, bo to są generalne i ciężka decyzja, inżynieria czy regeneracja? Powiem, że regeneracja. Oczywiście, że to. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Coś mi mówi, że to już naprawdę jest... no, podejście, które przegrać, to będzie wstyd po prostu. Oczywiście pełno miałem takich podejść, które przegrać to wstyd, a potem je przegrywałem, więc... to nie sugeruje nic, że my to wygramy. Nie, nic z tych rzeczy. Ale chodzi o samo podejście, po prostu jakie ono jest świetne. Ciekawe. Ciekawe. No i tak, może uda mi się w ten sposób dowodzić, że streamer nie jest wcale taką najtrudniejszą, najgorszą postacią. Też nie wiem, czy to jest zasługa tego, jeśli wygram tego, że gram streamerem, czy raczej zasługa po prostu tego, że mam dobre RNG. Chociaż tak, po prawdzie to można każdą postać jakby spłaszczyć tego, a miałeś dobre RNG. No, oczywiście niektóre bardziej tego potrzebują, inne mniej. Ale tak. Może, że streamer też jest właśnie taką bardzo zależną od tego wszystkiego i pijawka zdecydowanie tak, kajdanki nie. Nie mogę ich jeszcze zaakceptować. Tutaj oczywiście, że pancerz, wieżyczka laserowa, let's go. Okręt dwójka. A powiedzmy, że wezmę w taki sposób nawet. Tak. To już naprawdę, no to już nie masz być przypadek. I zresztą taka napa chyba też jest nawiązaniem do jakiegoś... Petera czy coś. Akurat tego kojarzę, ale tak mi się wydaje, że gdzieś tam się doszukałem takiej informacji. Dobra, i mamy tego, którego bardzo dawno nie widziałem. Jednego z takich, których można powiedzieć bardziej się obawiam, jeśli chodzi o elitki. Więc... no, podejście może zostać ukrócone. Delikatnie mówiąc. Jeśli będziemy wyjątkowo ostrożni. Co szczęście jednak mamy sporo pancerza. I troszeczkę regeneracji. Dobra, przeszedł już tą bezpieczniejszą fazę. Która nadal nie jest najlepsza. Nie będę udawał, ale już mniej hałosu to wprowadza dla mnie przynajmniej niż poprzednia faza, więc tą może naprawdę przetrzymam. Albo nawet go ubiję.
Chociaż ja ci przytrzymam, patrząc na to, ile mamy czasu, a ja, ile on ma życia. I na to, że nawet się do niego nie zbliżam. Z moimi śrubokrętami, kluczami i innymi biedowskimi badziewiami. Ale tak. O, oczywiście, że to biorę. Oczywiście, że wstanie. I więc teraz. Powiem tak. To musimy wywalić. To bierzemy. To bierzemy. General troszeczkę ważniej jest. Wrzucie nuklearne. Jedna rzecz, ale nie teraz. Przelusujmy. Trofeum, tak. Przelusujmy jeszcze raz. Nic więcej sensownego nie ma. Dobra, fala 12. Teraz ta i następna będzie potrzebna, by odsapnąć, wzmocnić się i przygotować na następne wyzwania, którym tym razem będzie na 14 horda. A potem... A, w sumie co dalej? W sumie właśnie co dalej po tej hordzie? W sumie... Tak myślę właśnie, jaki elita by mógł nam zaprzepaścić jeszcze to podejście. I wydaje mi się, że był jeszcze jeden taki mega groźny dla tego builda. Ale pewien nie jestem, więc nie mogę wam po prostu zagwarantować, że... No, że... Wtedy pamiętam w ogóle, jaki on jest. Prawdę powiedziawszy, głównie ostatnio jak widzę elity, to widzę w kółko te same. Zupełnie jak z bossami, że zawsze są dwa takie same, przy czym... Co do bossów, to już... Jest to potwierdzone info, że bossy są takie. I tyle. Jeśli chodzi o elity, to akurat tutaj potwierdzenia nigdy nie dostałem, ale... Z drugiej strony też nigdy nie dostałem zaprzeczenia. Więc... Dobrze, może się okazać, że one nie będą zawsze takie same. Ale, anyway, starczy mojego marudzenia. Zablokujmy te wszystkie rzeczy i lećmy na kolejne podejście. I teraz tak, z tych, które tam są, najważniejsze chyba będzie wieżyczka zapalająca. Na drugim miejscu taśma klejąca. Potem chyba skórzany pancerz. A najmniej bym powiedział, że potrzebujemy generatora. Ale co będzie, to będzie tak naprawdę. Tak całkowicie, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak mówi klasyka polskiej literatury, jaką jest zemsta. Więc tak. Jeszcze w sumie, czy scenariusz można zaliczyć literatury? W sensie, dziedzictwo kulturowe to jakieś jest na pewno, ale czy literatura? Nie jestem pewien. Aż tak wyedukowany w tych obszarach wiedzy bezużytecznej, to nie jestem. Przy czym nie żeby kogoś obrażać, spokojnie. To, że ta wiedza jest bezużyteczna. Bardziej chodzi o to, że po prostu nie mam pojęcia. Patrz, idealnie nam starczyło na to, co chciałem, czyli wieżyczkę zapalającą i taśmy. Dobra, 14. Pojawiają się tutaj te dziady. Ale powinniśmy na spokojnie sobie poradzić, bo mamy... Dwie wieżyczki snajperskie przebijające, jedną podpalającą, taką bazowo. Jedną jeszcze chyba mamy też laserową, czyli tą właśnie przebijającą gratis. Gratis mamy też jedną zapalającą. Jedne co jest smutne, to to, że nie trafiły się żadne medyczne. Wiem, że są podejścia, kiedy one są często i ja je ignoruję, ale teraz gra plus nie chce mi dać nawet jednej. A to jest ta strategia, na której ona byłaby niezwykle mile widziana i senna. Ech, no cóż. Nie zawsze się ma to, co się chce. Jak mówi klasyka, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się nie ma. Albo jak inni też mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Chociaż ja tej wersji nie uznaję. Bo, no nie warto być kradziokiem. Naprawdę, uwierzcie, nie warto. Nie żebym kiedyś tego doświadczył, ale nie warto. No chyba, że w grach. W grach to fajnie być kradziokiem. I to akurat doświadczyłem bardzo dużo razy. Kadziekiem w grach jest interesujący. Dobra, to i ziemniak. Będzie nasz główny cel. Zdobyć ziemniaka. Jako ziemniak. Dobra. Drugą? Jak stoimy... Dostajemy 4 już. To może warto w końcu trochę postać? 5! Dobra, stoimy. Uciekamy. Uciekamy, nie chcę umierać. Uciekamy. Uciekamy. Uciekamy.
Ej, spokojnie. Spokojnie. Jest to klucz, nie panikuj. Dasz radę. Nie panikuj. Panika tylko ci przeszkodzi to wygrać, nie. Wiecie co, nie. Za bardzo mnie rozbiła ta porażka. Na tym kończymy epizoda. No niestety. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobał. Tak. Do usłyszenia już niedługo ponownie w Brutato. Prawdopodobnie jeszcze będzie odcinek czy dwa normalnego, a potem już znowu wracamy z dostępem do tak zwanego DLC. No ale dobra, starczy tego wszystkiego, no i w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, poza trzymajcie się, hej hej.